Radio Conchita, Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, buziaczki, no i że, proszę jeść kaczki. Proszę Państwa, ulica Marszałkowska, hotel też zmienią nazwy, na różne rzeczy zmieniają nazwy, nasza firma też się odmieniła, bo chytra była, ale ja wiem, czy to każdemu się tak uda, proszę Państwa, się odmienić, się zmienić. Jakiś jest ad bank, dzwoni do mnie babka, mówi, ale to długo nie zajmie. Ja mówię, kochana, ale ja jestem w banku właśnie i rozmawiam i po prostu też nie mam czasu. No i powiedziałam, proszę zostawić namiary w SMS-ie, numer konta bankowego, czy może są jakieś zaległości, czy coś, i wtedy sprawa będzie jasna. No, że jest jedzonko i ptaszek poleciał jeść. Warszawa Śródmieście. Czy Warszawa Śródmieście zostawia ptaszkom coś do zjedzenia, żeby ptaszki nie były głodne, proszę Państwa? Czy Warszawa, no wiemy, że Warszawa jest niegościnna. To już jest tak, bo teraz, skoro jest na dorobku, mówią, że bogata, potem mówią, że biedna, a im więcej człowiek ma, jak to ten do worków wkłada skład, no to przecież, proszę Państwa, po 5 schowków mają, po 5 domów, no i te mafie reprywatyzacyjne. Co Państwo wiecie, jaki to jest problem? Że ludzie są tak bezczelni, że naprawdę. Na ulicę wyganiają pierwszy kobietę na wózku inwalidzkim, która jest, no, tramwaj. Warszawa to tramwaj. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Talk FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, Warszawa Śródmieście. Warszawa Śródmieście. Także ładne widoki są, bardzo ładne. Nawet jest film. Państwo zobaczą. Nawet jest film. I wszystko w tym filmie. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Conchita, Talk FM Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No i Kinoteka, proszę Państwa, zapraszamy na LGBT Festival, Festival of Sex, tak jak to Rysia mówi, zawsze Małga Seks, Rysia mówi, Czubakę, nawet Rysie wkręciłyśmy troszeczkę, niech ona pogra troszeczkę w tym filmie. Także proszę Państwa, Pałac Kultury Stalina i Lenina jako bezbożny, niebezbożny, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.